Witajcie na kanale Moja Turcja od kuchni. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film z przepisami. Będą to przepisy na kolację sylwestrową. Kilka przepisów tureckich, kilka przepisów nietureckich. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą przystawki, sałatka, deser i danie na ciepło. A więc zapraszam na film. Gotowanie zaczniemy od przygotowania marynaty. Jogurt, pasta pomidorowa, oliwa z oliwek, oregano, sól, pieprz, przyprawa każun i czosnek. To wszystko dodajemy i dokładnie mieszamy. Wszystkie składniki potrzebne do marynaty i do innych potraw podam w opisie filmu. Tak przygotowaną marynatą nacieramy uprzednio posolonego kurczaka. Pamiętajcie, żeby marynatą kurczaka natrzeć dokładnie z każdej strony. Tak przygotowanego kurczaka zostawiamy na godzinę w lodówce. Zamarynowanego kurczaka pieczemy razem z ziemniakami w rękawie do pieczenia. Pieczemy kurczaka przez godzinę. Druga potrawa to mydźwer, placuszki z cukinii. Możecie ją jeść jako przystawkę albo jako osobne danie. Ścieramy na tarce o grubych oczkach cukinię. Następnie koperek drobno siekamy, dodajemy jajko, sól, pieprz, trochę oliwy z oliwek i mąkę. Dokładnie mieszamy i smażymy na oleju placuszki. Pamiętajcie, że wszystkie składniki i dokładne proporcje podam w opisie filmu. Trzecia potrawa to rolatki z ciasta naleśnikowego w środku z łososiem, serkiem i rukolą. Najpierw przygotowujemy ciasto do naleśników. Do miski wbijamy jajka, dodajemy mleko, drobno posiekany koperek, sól, pieprz, oliwę z oliwek i mąkę. Ciasto naleśnikowe smażymy na bardzo małej ilości oleju lub oliwy. Zależy nam na tym, żeby ciasto było cienkie, ponieważ będziemy zwijać rolatki. Każde ciasto naleśnikowe smarujemy serkiem kanapkowym, może być almette, w naszym przypadku jest to krępenik. Układamy łososia, liście rukoli i zwijamy. Następnie kroimy na kawałki o grubości 2 cm i na każdy kawałek wkuwamy wykałaczkę. Kolejna potrawa to sałatka z pierożkami ravioli lub tortellini. Najpierw przygotowujemy sos do sałatki. Potrzebujemy do tego majonezu, musztardy, miodu,
oliwy i octu balsamicznego. Po łyżce każdego produktu dodajemy do miseczki, dokładnie mieszamy i w ten sposób powstaje sos do naszej sałatki. Następnie na talerz lub półmisek układamy rukolę. Nasza rukola ma dosyć grube łodygi, dlatego odrywamy łodygi. Wasza rukola, jaką macie w Polsce, jest malutka, cieniutka, więc nie trzeba nic odrywać. Wystarczy użyć czystej, umytej rukoli. Na rukolę układamy pierożki ravioli lub tortellini już ugotowane. Następnie suszone pomidory, ser feta i prażone pestki z słonecznika. Wszystko polewamy sosem, który przygotowaliśmy wcześniej. Ostatnia przystawka to koreczki z serem, gruszką i rukolą. My użyliśmy sera Tulum, wy możecie użyć gorgonzoli lub sera brie. Ser kroimy w drobne kawałki, w kawałki takiej samej wielkości jak ser. Kroimy gruszkę. Na wykałaczkę wkłuwamy ser, następnie rukolę i gruszkę. W naszym przypadku rukola, ze względu na to, że ma grubą łodygę, odrywamy łodygę i zwijamy liść rukoli. Wkłuwamy go wtedy na wykałaczkę. Na koniec tak przygotowaną przystawkę lekko skrapiamy octem balsamicznym. Do garnka dodajemy mleko, mąkę, jajko, śmietankę, kremówkę i cukier waniliowy. I z tych produktów gotujemy budyń. Gotowy budyń przekładamy do miseczki, aby ostygł, ponieważ do naszego deseru będzie potrzebny ostudzony budyń. Do pucharków wkładamy zblendowane ciastka owsiane. Następnie układamy pokrojone w talarki truskawki. Układamy je tak w pionie na boki pucharków. A następnie do środka wlewamy budyń. Jeśli macie wysokie pucharki, takie jak nasze, czynność tę trzeba powtórzyć dwa razy. Na koniec deser posypujemy ciasteczkami i układamy truskawki. Wszystkie potrawy są już gotowe, więc możemy zapraszać gości. Nasz kurczak się troszeczkę za mocno przypiekł, ale jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Sałatka z tortellini i rukolą. Ślimaczki naleśnikowe w środku z łososiem. Placuszki z cukinii. I koreczki z serem i gruszką. A na koniec najsmaczniejsze. Deser. Magnolia z truskawkami. Goście będą zachwyceni. Mam nadzieję, że przepisy Wam się podobały, że je wykorzystacie, będą Wam smakować. My polubiłyśmy je bardzo. Szczególnie smakowały nam te rolatki z łososiem, z rukolą i z serkiem. Naprawdę były bardzo, bardzo smaczne. Kurczak też był smaczny. Troszeczkę nam się za bardzo przypiekł.
bo się zagapiłyśmy robiąc inne potrawy, ale po zdjęciu tej takiej bardziej przypieczonej skórki, kurczak był naprawdę wyśmienity, moja rodzinka bardzo go polubiła. Oprócz kurczaka i ziemniaków możecie zrobić jeszcze podać tego kurczaka z ryżem. W Turcji podają właśnie odrobina ryżu, kurczak i ziemniaki, do tego różne sałatki, surówki, to już jak będziecie chcieli. Ja już się z Wami żegnam i biorę się za przygotowania do Sylwestra, bo już jutro Sylwester. Chciałam Wam życzyć dobrej zabawy sylwestrowej, zdrowego, szczęśliwego, pomyślnego, radosnego, uśmiechniętego nowego 2023 roku, aby był dużo, dużo lepszy od tego, który właśnie mija. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Görüşürüz!